W tym filmie przyjrzymy się uważniej takiej własności, o której już w kilku filmach tutaj mówiłem, mianowicie, że wartość bezwzględna z różnicy A odjąć B jest równa wartości bezwzględnej z różnicy B minus A. Udowodnimy, że dla dowolnych dwóch liczb A i B zachodzi taka równość. No ale zacznę od prostszej własności, od, od uzasadnienia, że zachodzi taka prostsza własność, mianowicie, że. Wartość bezwzględna z x -a to jest to samo, co wartość bezwzględna z minus x. -a. Czyli, że wartość bezwzględna z jakiejś liczby i z minus tej liczby jest taka sama. Jak to uzasadnić? No, wyobraźmy sobie tutaj oś liczbową, tutaj gdzieś mamy 0, no i wybierzmy gdzieś x na tej osi liczbowej. Powiedzmy, że x znajduje się tutaj. No już widzę, że założyłem tutaj, że x jest dodatni. No to. Rozpatrzmy taki przypadek, kiedy x jest większy od 0. No, kiedy x był równy 0, no to tutaj nie byłoby czego dowodzić, byśmy mieli 0 równa się 0. No, jeżeli x jest dodatnie, czyli leży na prawo od 0, to minus x jest wtedy ujemne i znajduje się na lewo od 0, czyli gdzieś tutaj. Ale odległość od 0 do x, czyli długość takiego odcinka, jest dokładnie taka sama jak odległość od 0 od do minus x, czyli długość takiego odcinka. Czyli widzimy, że wartość bezwzględna obu tych liczb jest taka sama. To jest moduł z x, wartość bezwzględna z x, a to jest wartość bezwzględna z minus x. I one są sobie równe. Te odcinki mają taką samą długość. Gdyby x było ujemne, to jakby wyglądał ten rysunek? Jak x jest ujemne, to znajduje się tutaj. Wtedy minus x jest dodatnie. I wtedy minus x znajduje się na prawo od zera. To może dziwnie wyglądać, że piszę minus x na prawo od zera, ale po prostu x jest liczbą ujemną, na przykład minus 2, więc minus x to jest minus minus 2, to jest plus 2 jest liczbą dodatnią. No i w takiej sytuacji również długość takiego odcinka od 0 do minus x, to jest wartość bezwzględna z minus x, ona jest równa tej odległości od x do zera, czy też od 0 do x. I to jest wartość bezwzględna z x. Widzimy, że długość tych odcinków są sobie równe. Czyli w ten sposób, mam nadzieję, uzasadniłem wystarczająco, przekonywująco, że wartość bezwzględna z x to jest to samo, co wartość bezwzględna z minus x. Jeżeli przyjmiemy taką definicję, że wartość bezwzględna liczby to jest odległość tej liczby od zera na osi liczbowej. No to jeżeli już mamy to, mamy taką własność, no to teraz zajmijmy się tym, co chcę tutaj udowodnić w tym filmie. No to w tym celu ja wykonam tutaj pewne przekształcenia, czyli tutaj będę miał A odjąć B. Może tutaj użyję innych kolorów na te litery, żeby lepiej można było śledzić, co się dzieje. No i teraz zacznę od zastąpienia A poprzez minus minus A. To jest to samo co A. No i tutaj jest wartość bezwzględna, odjąć, i tutaj będzie B, tak jak było. Czyli zamiast A. Napisałem minus minus a, to jest to samo co a. No dobrze. Co dalej tutaj zrobię? Teraz mam tutaj minus przy pierwszym składniku i minus przy drugim, więc ja mogę tutaj ten minus wyciągnąć przed nawias. Może ja to napiszę jeszcze w takiej postaci: minus 1 razy minus a, że to jest minus 1, dodać minus 1 razy, razy b po prostu. No, i mam takie wrażenie. No, i dlaczego ja to tak napisałem? No, żeby podkreślić, że tutaj mam wspólny czynnik równy minus 1, który teraz tutaj mogę wyciągnąć przed nawias. Napiszę minus 1 przed nawiasem. A co mi zostanie w nawiasie? W nawiasie zostanie mi minus a z tego pierwszego, a z tego drugiego zostanie mi dodać b. Tak jak było. No, i oczywiście tak jak była, cały czas jest wartość bezwzględna. No i mnożenie przez minus 1, no to jest po prostu minus, tak? Mogę napisać, mogę pisać minus 1, a mogę po prostu napisać minus przed nawiasem i to jest to samo. No i w nawiasie będę miał, co będę miał w nawiasie? Będę miał minus A dodać B. Minus A dodać B. No ale możemy skorzystać z tej własności, którą tutaj uzasadniłem na początku filmu, że wartość bezwzględna z jakiejś liczby to jest to samo, co wartość bezwzględna z, z, przeciw, z liczby przeciwnej. Czyli mogę napisać, że to się równa, i mogę ten minus po prostu pominąć. Wartość bezwzględna z minus x to jest to samo, co wartość bezwzględna z x. Wartość bezwzględna z tej liczby w nawiasie to jest to samo, co wartość bezwzględna z minus tej liczby w nawiasie, w nawiasie. Czyli mogę napisać, że to jest wartość bezwzględna z minus a dodać b po prostu. Mogę ten minus tutaj pominąć. No i wtedy. Dostają takie wrażenie. No i teraz wystarczy, że zamienię kolejność, co to jest minus a dodać b. To jest to samo, co b o odjąć a. To jest dokładnie to samo. No więc widzimy, że zacząłem od a odjąć b, doszedłem do b minus a, bo tutaj wyciągnąłem minus przed, przed to wyrażenie i ten minus pominąłem i dostałem wartość bezwzględną z b odjąć a. Czyli pokazałem, że dla dowolnych liczb a i b niczego tutaj o tych liczbach nie zakładałem. Wartość bezwzględna z a odjąć b jest równa wartości bezwzględnej z b odjąć a.